Cześć Kamil, hej. Siemka. Siemka, Kamil, dzwonimy do ciebie z Pawłem z podcastu o kawie. Cześć Kamil. Siemka. Czy ty miałbyś chwilę, żeby pogadać o Brewers Cup z nami? Czekaj, zobacz ile mam baterii, tak. Dobra. Chcieliśmy cię podpytać o to, jak twoje przygotowania, czy kawę masz już wybraną, czy wodę już masz też wybraną i jak twoje przygotowania idą, bo to wiem. Ależ to przypadek, że właśnie zostaliście mnie pijącego różne wody na mojej nowej kawie na zawody. Wykopałeś jakąś studnię tam w Głuchołazach? Generalnie woda w Głuchołazach jest cudowna, ponieważ wartość po jakiejś tam delikatnej filtracji wody to jest pomiędzy 80 a 90 ppm, więc jakby to się wydaje być idealna woda do kawy. Natomiast nie ze wszystkimi kawami działa to tak, jakbym chciał, więc zdecydowałem się, plus wracając jeszcze, jest zależna niestety od warunków pogodowych, bo czasem na przykład jak są dni deszczowe, to woda skacze mi 10 ppm w kranie do góry albo 20 i to jest takie bardzo niestabilne, ale zawody jednak warto mieć coś usystematyzowanego. Właśnie jestem w trakcie komponowania idealnego przepisu na wodę za pomocą minerałów Aquo, czyli magnezu, wapnia i buforu. I szukam idealnej receptury na moją kawę. Czyli traktujesz wodę jako zmienną. Tak samo jak stopień zmielenia czy technikę na przykład. Tak, tak, zdecydowanie, super. Zdecydowanie tak. Bardzo dobrze się złożyło, że dzwonimy. To nie było zaplanowane, to było zupełnie spontaniczne. Kawę wybrałeś? Bo Michał przed chwilą też mówił, że jeszcze jest na etapie podejmowania decyzji. Tak, tak. Właściwie to w tym tygodniu byłem nawet w Warszawie, szukając pomocy w wybraniu. Generalnie ja sobie kupiłem 3 kawy z taką myślą, że wybiorę, co będzie najlepsze dla mnie, co będzie mi tak naprawdę najbardziej odpowiadać, no bo wiadomo, chciałbym przedstawić kawę, która mi jak najbardziej smakuje, tutaj pasuje. I z trzech kaw wybrałem, już wreszcie mogę mówić, że wybrałem jedną. Jest to kawa z Etiopii, a konkretniej z Gesha Village. Czyli Kamil, możemy na tej samej kawie startować jeszcze? Bo ja mam próbki od ciebie dwie. Tak, w sensie właściwie to nie jest do końca ta sama kawa, bo to, co ja tobie zostawiłem, to była druga Gesha, którą też miałem, znaczy którą też dalej mam gdzieś tutaj, bo Gesha Village generalnie to nie jest jedna, to jest jedna duża farma, tylko że ta farma jest podzielona na subregiony, więc to jest o tyle ciekawe, że na każdym tym swoim, powiedzmy, regionie, no panują tam troszeczkę inne warunki, troszeczkę inne wysokości są, na tych samych regionach są też robione inne obróbki, i kawy mają charakterystyczny, troszeczkę inny profil smakowy. A czy możesz coś powiedzieć, jak ta kawa smakuje? Czy to chcesz o tym mówić? Czy widzisz coś takiego charakterystycznego w tej kawie? Tak, no to mogę na przykład porównać je obydwie. Miałem dwie kawy właśnie od tego producenta. Jedna była zdecydowanie bardziej owocowa, bardziej w stronę takich słodkich, mięsistych, berry-like owoców, połączona troszeczkę z tropikalnością, a druga kawa była zdecydowanie bardziej kwiatowa, no i jak to mówią, delikatniejsza. Troszeczkę miała może nie tyle co prostszą kwasowość, ale na pewno zdecydowanie mniej wspartą słodyczą owoców, a bardziej taką kwiatową słodyczą. Więc kawy generalnie od siebie różniły się diametralnie, mimo tego, że jest to ta sama farma. No wiadomo, te, powiedzmy, że niektóre rzeczy, jak na przykład ten właśnie berry-like smak, czyli właśnie taki jagodowy, gdzieś tam pozostał w obydwu tych kawach, natomiast są po prostu inne. A jakie masz oczekiwania? Ja chciałem generalnie bardzo przedstawić, może inaczej, moje pierwsze założenie było takie, że chciałem kawę najlepiej mytą, ponieważ ja nie jestem jakimś dużym fanem tych wszystkich szalonych anaerobików, karboników i tak dalej. To jest fajne, ale może na raz. Ja osobiście bardzo chciałem przedstawić coś, co każdy może wypić codziennie z przyjemnością. Oczywiście codziennie mówiąc, jakby ktoś miał codziennie pić kubek Geszy, to musiałby być bogaty, ale moje założenie było takie, że chciałem przedstawić kawę, która będzie po pierwsze odpowiadała moim preferencjom, czyli będzie zbalansowana, kompleksowa.
ale jednocześnie będzie bardzo elegancka. I takiej też kawy szukałem i myślę, że jeśli chodzi o eleganckość, to zdecydowałem się idealnie, ponieważ ja wybrałem tą kawę o profilu o wiele bardziej właśnie kwiatowym. Można znaleźć dużo jaśminu, troszeczkę Earl Greya, nadal sporo właśnie jakichś jagodowych owoców, ale niekoniecznie aż tak soczystych, tylko bardziej powiedzmy mięsisto-kwasowych, czyli właśnie jakieś bardziej takie poziomkowe owoce, właśnie takie jagody, owoce leśne, bardziej coś w tym klimacie. I to, co mnie w sumie najbardziej urzekło w tej kawie, to był aromat róży, który jest tutaj nawet przez, powiedzmy, że jak przychodzą do mnie goście i ja akurat mam tą kawę zaparzoną, bo teraz parzę ją dość często i kogoś częstuję, to nawet ten aromat róży jest dla nich wyczuwalny. To jest bardzo dobre, zwłaszcza na zawody, ponieważ no, transparentność smaków jest tutaj, myślę, kluczowa. Czyli kierowałeś się scoresheetem w wyborze tej kawy? Myślę, że na pewno... Myślę, że i tak, i nie. W sensie myślę, że ja i scoresheet oczekujemy od kawy tego samego, ale no, na pewno w jakiś sposób szukałem kawy, która by mogła uzyskać jak najwyższe noty za swoją kompleksowość po prostu. Na tym troszeczkę też polegają zawody. Może niekoniecznie jest to tak zwane pay to win, czyli żeby kupić jak najdroższą kawę, ale żeby kupić kawę, która będzie jak najbardziej odpowiadała no zarówno osobie, która będzie ją parzyć, jak i sędziom, którzy będą ją, w sensie sędziom, którzy będą ją oceniać, bo są skalibrowani do tego. A jakie są twoje oczekiwania do tych zawodów? Bo przypomnijmy, że Kamil jest finalistą zawodów, które odbywały się we wrześniu w Hali Gwardii Dalla Corte Cup. Które to wtedy miejsce zajęłeś? Czwarte? Dobrze pamiętam? A czekaj, mam tu gdzieś plakat obok siebie. Tak, czwarte. Masz tak. Doświadczenie w tego typu prezentacjach? Ja nie mam tego doświadczenia. Tak, właściwie. Ja nie mam żadnych oczekiwań, właśnie. Właściwie bardzo, bardzo się cieszyłem, że miałem okazję wystartować w tamtych zawodach Dalla Corte, właśnie Cup, ze względu na to, że miałem swoją pierwszą styczność z prezentacją. Przy czym tamta prezentacja, przygotowanie tamtej prezentacji trwało no, 12 godzin przed zawodami, musiałem to zrobić, więc to było trochę jazda bez trzymanki. No tutaj już od dłuższego czasu kombinuję, wymyślam i staram się to zrobić jak najlepiej i dopracować wszystko. A czy mam jakieś oczekiwania? No myślę, że jeżeli bym był ponownie w finałach, to bym był bardzo zadowolony. Nie ukrywam, że z każdych zawodów, jakie wracam, to moje oczekiwania to są zazwyczaj trzecie miejsce, bo nie uważam się za najlepszego, ale fajnie byłoby wrócić z jakąś pamiątką, którą można by ci postawić w palarni. No, my życzymy ci biletu do Aten. W Grecji jeszcze nie byłem, to brzmi jak plan. Byłaby dobra okazja. Okej, to dziękujemy. Słuchaj, to może się też spotkamy na miejscu, bo mamy taki pomysł, żeby nagrać taką kontynuację tych krótkich rozmów. Pewnie, pewnie. To co, do zobaczenia. Wracaj do swojego. To do zobaczenia. Hej, cześć. Cześć. Cześć.